Kolejna odsłona wieczoru z Piotrem Baryłkowskim, czyli ze mną w telewizji w Polsce.pl. Proszę państwa, nasz kolejny gość w studio, pan Leszek Samborski, Kongres Nowej Prawicy. Dzisiaj wielu liberałów gościmy, więc mamy taki wieczór z liberałami. A poprzednio, może państwo pamiętają, ci, którzy oglądają moje programy, no to był wieczór z narodowcami, dziś z liberałami. Ja tylko w tym momencie chciałem się pomachać państwu ze Zgorzelca, bo telewizja Dolnośląska w Zgorzelcu transmituje nasz program, a poza tym oglądajcie nas w cyfrowym Polsacie, w wielu sieciach przewodowych oraz w internecie. Pytajcie swoich operatorów o telewizję w Polsce.pl. No i pytanie do mojego gościa, panie Leszku. Czy zna pan jakiegoś nazistę? Tak, z telewizji. Z telewizji. W TVN-ie pan widział, tak? Tak, też tak jest. No właśnie, do wszystkich dzisiaj gości tak pytam. Jest, tak. Ja też nie znam żadnego. Może ktoś będzie znał. Też interesuje się polityką, interesuje się socjologią, historią. Nigdy żadnego nie poznałem. Znam różnych idiotów, którzy mają zabarwienie takie i takie. Tyle tylko, że ja to uważam, że cała ta dyskusja pomija jedną rzecz, że tak naprawdę cały, niezależnie już od tego, co to jest faszyzm, bo to znowuż byłaby dyskusja odrębna, więc przyjmijmy takie rozumienie faszyzmu, jakie ono gdzieś tam funkcjonuje powszechnie. Faszyzm to jest taka ta sama rodzina co komunizm. No oczywiście, narodowy socjalizm. Tak jest, narodowy socjalizm. Trzeba o tym pamiętać, że właśnie to są narodowi socjaliści. Tak się kończą socjalizmy, komunizmy. No. Wszelkie. I oni po prostu nawzajem się zwalczali, no bo oni zabiegali o tą samą publiczność, że tak powiem. Zabiegali o tą samą publiczność, o zgrozę, o te same ofiary. Czy widzi pan wyraźną różnicę pomiędzy faszyzmem, komunizmem, a banderyzmem? Tak, i to jest, banderyzm jest tutaj bardzo, bardzo dla mnie przynajmniej, ale nie tylko dla mnie. Przypomnijmy, ważny. Pan Leszek jest potomkiem rodziny Wołyniaków. Pana która rodzina, uciekła spod siekiery po prostu. Tak, pana rodzina zaznała banderyzmu na Wołyniu. Tak. To była część Polski. Jeżeli dzisiaj toczy się taka dyskusja ożywiona o tym, że należy jakiś tam faszystów, nazistów, nazioli zamknąć do kryminału. Ja nie mam nic przeciwko temu, proszę bardzo. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to co tam ten reportaż pokazał, bo wszyscy przecież to mamy w tyle głowy, tak, trzeba się nimi zająć. Trzeba, do tego mamy służby, mamy prokuraturę, mamy przepisy. Natomiast nie mamy przepisu takiego expressis verbis, który pozwalałby na ściganie banderowców. Nie ma w Polsce takiego przepisu. Owszem, możemy sobie to wywieźć właśnie z tego nazizmu, z ustroju systemu totalitarnego, ale to jest bardzo trudne do udowodnienia. Proszę państwa, w tle naszej rozmowy zaraz zobaczymy obrazki z demonstracji banderowskiej. I młodym widzom, bo na pewno gro z naszych widzów wie, czym był banderyzm, przypomnijmy, że banderyzm od Stefana Bandery, ukraińskiego terrorysty i nacjonalisty, powiedzmy to wprost, współpracownika hitlerowców w czasie II wojny światowej, wywodzi się właśnie taki oto ruch, który no, wspierał hitleryzm w czasie okupacji Ukrainy i Polski w latach 40. No a kwintesencją czy najgorszą zbrodnią tego skończyło się to ludobójstwem po prostu. Było ludobójstwo dokonane na terenach II Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitej, także w dzisiejszych granicach, bo przecież było to na Podkarpaciu, w województwie przemyskim, no i na Wołyniu. I tam zginęło ponad 100 tysięcy ludzi, zamordowanych przez własnych sąsiadów, zamordowanych przez bojówkarzy, siekierami, pałkami. Kto nie widział filmu Wołyń pana Smarzowskiego, polecam państwu. Banderyzm był pokrewną nazizmowi niemieckiemu ideologią, którą wdrożyli w życie nacjonaliści ukraińscy pod wodzą właśnie Stefana Bandery, stąd banderyzm i tutaj nasze potępienie. Banderyzm, hitleryzm, tak, stalinizm. Można tutaj znak równości tak postawić jest pomiędzy tymi formacjami. No i teraz proste pytanie. No widzimy tutaj cały czas współczesna Ukraina czerpie z tego mitu banderowskiego. No na tym budują Ukrainę. Hitlerowskich współpracowników, morderców Polaków, ale nie tylko morderców, także Ukraińców, Rosjan, Żydów. To byli prawdziwi bandyci. I dlaczego
Ukraina współczesna nie odwołuje się do pięknego mitu założycielskiego. Ja nie mówię już o państewkach kozackich z XVII wieku. Ja mówię o latach 1917-1920. Do Petlury. Tam była taka pokrewna, bo powiedzielibyśmy dziś PPS-owi piłsudczykowskiemu, formacja, ugrupowanie. Jednym z ważnych liderów był Stefan Bandera. Oni dzielnie na początku negocjowali z rządem Kieryńskiego, z Rosjanami po rewolucji tej pierwszej, nie komunistycznej, tylko po tej pierwszej rewolucji lutowej. Oni z nimi negocjowali i uzyskali pewną autonomię. Tam się rodziła państwowość ukraińska w tych latach. No i po pewnym czasie, oczywiście po rewolucji bolszewickie już nie mieli szansy na niepodległość, byli coraz bardziej tłamszeni przez braci Rosjan, którzy nazywali Ukraińców, jak wiemy, Małorusami, chcieli ich jednak skolonizować, jednak sprowadzić do narodu poddanego. No ale Sowieci, bo w końcu chodzi o Sowietów, tak samo i nas najpierw powiedzieli, że narody mają prawo do samostanowienia, a następnie chcieli Polskę przecież zagarnąć, tak? No, no więc tak, to normalna tendencja była. To jest normalna komunistyczna lipa. Tak. Takiej lipie też w pewnym sensie poddali się Ukraińcy. Ostatnim aktem tej walki w latach 1917-1920 był marsz poza linię frontu, już poza armię Piłsudskiego, z którą szedł Petlura cały czas aż do Kijowa. Ten marsz nieudany, miał za mało żołnierzy, tam było zaledwie w armii Petlury było mnóstwo Polaków zresztą, ponieważ tak, Piłsudski do tego nawoływał. Nawoływał. Jesteście tam, to idźcie do Petlury, bo walczycie również o Polskę. Ale jak walczyli jeszcze z Polakami, doszli do Kijowa, odnosili sukcesy później, byli za mało liczni i uwaga, mieli za małe poparcie narodu swojego, społeczeństwa, no bo ten naród dopiero się rodził. Jak mówię, Rosjanie od zawsze nazywali ich Małorusami, traktowali tak na wpół poważnie jako naród. Skończyło się to porażką Petlury, ale jednak była to pozytywny czas, pozytywna sprawa. To była próba, pozytywna praca, próba zbudowania Ukraińców. Państwa. Tak, tylko że państwa nie buduje się w ciągu 5 minut, ani nawet w ciągu jednego roku. To jasne. Tego się w ten sposób nie da zbudować. Państwo, ale był mit założycielski, tak, pozytywny, no, mit założycielski. Ja zadaję panu pytanie, dopnę swego. Dlaczego oni nie odwołują się do tego czystszego, dobrego mitu, tylko do brudnego okresu banderyzmu? Jak to można zracjonalizować? Nie wiem, nie potrafię na to odpowiedzieć, bo musiałbym w ich duszę i serca wejść w umysły. Nie wiem, nie umiem. Ja myślę, że to jest po prostu łatwiejsze. Bo to jest łatwiejsze, dlatego że oni wtedy przez chwilę poczuli się panami tej ziemi, bo za Petlury nie byli panami, znaczy w tamtym czasie nie byli. Tak, a tutaj mogli sobie grabić, wymordowali. Mało tego, związał ich taka zbójecka, zbójecki strach. Ponieważ no, mnóstwo Ukraińców, którzy byli związani z Banderą, ci ludzie, oni mordowali swoich sąsiadów. Po prostu mieli krew na rękach i to ich związało w milczeniu. I teraz to brzmi racjonalnie, tak. bo to jest logiczne, że tak wielu uczestniczyło w tych zbrodniach, co jest faktem, tak, historycznym, że dziś no, trzeba było się jakoś ratować. Teraz trzeba i to zracjonalizować. Do tego mitu, tak, tak, w jakiś sposób uświęcało. Tam się nic złego nie stało, my tak, nic złego nie zrobiliśmy. My walczyliśmy, o swoją ojczyznę, o swoje państwo. A przy okazji tam się wtedy no, nagrabili, jak wiemy. I to chyba do tego z tego wynika. I dlatego ja dzisiaj już tutaj przecież u pana też o tym rozmawialiśmy. I ja cały czas nawołuję i wręcz w tej sytuacji, jaka jest dzisiaj, żądam od naszych władz tego, żeby wreszcie przyjąć ustawę o penalizacji banderyzmu w Polsce. Nie udało się jej przyjąć. Pamiętajmy, nie udało się jej. Ona była, została przeniesiona do. Ona jest w zamrażarce jakiejś tam. Jest w tej chwili w, tak, w zamrażarce. I czeka. Sejmowej, tak. To musimy zrobić. I jeżeli chcemy, i tak jak, bo banderyzm jest ciężko w Polsce karać. Natomiast możemy karać tych, nie wiem, nazistów, możemy karać komunistów. I w związku z tym, skoro dzisiaj się tyle o tym mówi, to ja również apeluję, żeby
polskie władze, do tego upoważnione, sprawdziły, co się dzieje w różnych organizacjach nawiązujących do komunizmu, a choćby taka partia Razem. Chcą sprawdzić tych sześciu idiotów, którzy bawili się w hitlerowców. Niech sprawdzają. Niech sprawdzają, niech ich wsadzą do kryminału. Niech wsadzą ich do kryminału, ale przecież mają swoich kolegów, powiedzmy, intelektualnych pobratymców, w ugrupowaniach banderowskich, w ugrupowaniach komunistycznych. I dlaczego? Proszę to sprawdzić. I ten pomysł, wydaje mi się, że to wkręcenie TVN-u, jakbyśmy byli mądrymi Polakami, powinno wyjść nam wszystkim na dobre. Ależ tak. I ta inicjatywa Ruchu Narodowego, żeby właśnie w tym okresie, tak, w ona tym jest czasie, gdzie ten temat jest taki żywy, taki proszę, głośny, zróbmy to. Ruszmy środowiska intelektualne komunizmu. Oczywiście. Krytykę polityczną. Proszę tam zajrzeć. Ja mam nadzieję, że polskie władze dotowani są przez Urząd Miasta Warszawy. Więc proszę to sprawdzić. Zdaje się, że ministerstwo ja nie wiem, z czego oni są w tej chwili finansowani, bo wcześniej łowcy przed, grantów jak zwykle. Tak jest. Jak to komuniści. Bo ja nie wiem, czy ktoś widział taką gazetę, która się nazywa Krytyka Polityczna. Czy ktoś ją gdzieś widział w jakimś kiosku? Nie, to nie chodzi o rynek, wie pan, to jest komunistyczny think tank. No oczywiście, że tak. I oni przyzwyczajeni są do tego, że ktoś ich dotuje. Daje. Że tutaj nie ma gry rynkowej. Ktoś im daje. Mało tego, niech telewizje prywatne, oczywiście mogą robić co zechcą, ale TVN, Polsat, ja już parę razy do Polsatu apelowałem, choćby na swoim blogu, gdzie przypominałem taką historię z mordercą i zbrodniarzem Leninem, który powiedział, że kapitaliści to są tacy idioci, że dadzą nam sznur, na których my ich potem powiesimy. No więc niech się pan Solosz, ja to pisałem i podtrzymuję, niech się zastanowi i zobaczy, kogo się zaprasza do stacji Polsat, jakich ludzi. Ale to jednak TVN przoduje. Oczywiście, że TVN przoduje, ale w Polsacie również. I proszę, niech się zastanowią sami, co robią. Tak. To... Komunizm jest niebezpieczny. Komunizm, banderyzm i nazizm hitlerowski. I trzeba z tym skończyć. Niech to będzie dla nas jakiś pozytywny impuls, ta sprawa. Wyciągnijmy dobre wnioski. Bądźmy jako Polacy mądrzy i przed, i po szkodzie. A niech puentą tej części naszej dyskusji o banderyzmie będzie artykuł z Wprost, który ostatnio przeczytałem. Proszę państwa, co się okazuje? Mein Kampf, słynna książka autorstwa Adolfa Hitlera, święci w Niemczech olbrzymie triumfy. To jest jedna z najbardziej poczytnych w tej chwili książek. Bestseller. Bestseller. No drodzy państwo, no to tak to właśnie jest w Europie, która palcem nam grozi. Za tych, dzisiaj mówię to chyba po raz dziesiąty, sześciu idiotów z lasu, którzy palili schwastykę i bawili się w hitlerowców. Nie palili swastyki, tylko oni w ten sposób pokazywali tak, jej potęgę. Tak, jej potęgę, tak. No, rozświetlając mroki tego przedziwnego lasu. Przejdźmy do innej sprawy. Rekonstrukcja rządu dla pana jest pewnym problemem. Przeczytałem na pana blogu, że no jest pan gorącym zwolennikiem ministra Szyszki. Bardzo żałuje pan, że jednak odszedł, bo był pan za tym, no żeby jednak wycinać te drzewa, znaczy, bez ograniczeń, tak jak to proponowała ustawa promowana przez ministra Szyszkę. Nie wycinać drzewa bez ograniczeń. I czy ja jestem gorącym zwolennikiem ministra Szyszki? Ja zdecydowanie od początku popierałem tą decyzję i tą ustawę o tym, że właściciel ma prawo na swoim terenie robić to, co uważa za stosowne, pod warunkiem, że to nie szkodzi sąsiadom czy innym ludziom. I prawo do tego, żebym ja mógł zdecydować, czy należy, czy nie wyciąć drzewo, które posadził mój dziadek, ma należeć do mnie, nie do urzędnika, tylko do mnie. Ja mam dom, mam ogród i proszę mi wierzyć, że nigdy do głowy mi nie przyszło, żebym ja wziął i powycinał wszystkie krzewy i drzewa, które rosną w moim ogrodzie. I żadnemu właścicielowi to nie przychodzi do głowy. Natomiast czasami jest tak, że drzewo już zagraża. Jest niepotrzebne, jest niebezpieczne i trzeba je wyciąć. I stąd byłem cały czas za ustawą, która przez chwilę była, przez 2 miesiące. Tylko co się wtedy stało? Wtedy stała się rzecz następująca. Ponieważ w Polsce jesteśmy nauczeni, że jak coś jest dobre, to ono może zniknąć, to ludzie zaczęli ciąć na potęgę. No właśnie, zawieźmy na chwilę tę rozmowę.
Proszę o głos pana Karola z Francji, który dzwoni właśnie w tej chwili. Halo, panie Karolu, czy pan mnie słyszy? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie dobry Karolu, wieczór. Słuchamy pana opinii. No teraz ja przyglądam się tu w internecie i chyba jestem opóźniony trochę program i nie wiem na jaki temat właściwie. No jakie chciał pan zadać w takim razie pytanie historyczne, historycznie rozumiem, przed opóźnieniem. Że nie było wcześniej jak pan Marcin Rola był, no ale też się tu przysłuchuję właśnie o rozmowach na temat no tych wszystkich systemów, które tyle złego wyczyniły. I też się dziwię, czemu tak właściwie na... Halo, halo, panie Karolu? Tak, tak. A proszę mi powiedzieć, czy we Francji spotkał pan jakichś nazistów? Jak to wygląda z tymi nazistami we Francji? Tak, nazistów. Znaczy, nie dosłownie, tylko po prostu no, inaczej patrzą po prostu na mnie jako Polaka, bo tego nie ukrywam w pracy, czy na ulicy, czy gdzie indziej. Nacjonaliści, tak? Tamtejsi no, tak, naziści, bo to jest coś innego nacjonalizm. Oni bynajmniej tu w moim otoczeniu tak jakoś z góry patrzą na Polaków, a no, słabi są po prostu w różnych takich sprawach, jak coś się pytam, na tyle co umiem języka, to zdziwieni na przykład, że we Francji stan jest wyjątkowy, czy już znieśli, się pytałem, nie? O, już o prezydencie się nie pytałem, bo nie wiedzieli nawet, który obecnie prezydentem. No tak to jest niestety. Tak to jest niestety, że nasze wykształcenie polskie jest niedoceniane. My naprawdę jesteśmy niezwykle światłym narodem na tle innych w Europie i ja się często z tym spotykam w trakcie podróży. A już mnie całkiem dobiło, jak mieliśmy szkolenie i tam było tłumaczenie z francuskiego na polski, żeby przeczytać na szkoleniu. W pewnym momencie ta pani, która nas tam szkoliła, pyta się, czy umiemy czytać. Ja w pewnym momencie się spytałem jej, czy po francusku, czy... Ona nie, no po polsku. Ja taki zdziwiony, dlaczego nas obraża. No bo niektórzy Francuzi nie umieją czytać ani pisać. To już w ogóle nie. No, no tak, a mówi się, że tak wysoko tam stoi edukacja. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Miło nam, że zaczerpnęliśmy via pański telefon troszeczkę francuskiego powietrza. I wróćmy do naszej rozmowy o ogródku. Czyli krótko mówiąc, uważa pan, że wolność Tomku w swoim domku. Ja tu chcę z panem trochę polemizować, bo moim zdaniem są pewne rzeczy wspólne. Bierzcie ją i czyńcie ją sobie poddaną. To jednak nie oznacza, że możemy robić wszystko. To oznacza też odpowiedzialność. Panie redaktorze. Dla mnie zieleń, nawet na prywatnej posesji, należy postrzegać jako właśnie tą część wspólną, jako tą naszą wspólną, nie tylko moją, ale i sąsiadów, część środowiska naszej ziemi, którą niestety no, trzeba w sposób specjalny traktować. Zgoda, ale pan zwrócił uwagę, co ja powiedziałem, że jeżeli, że możemy sobie robić w tym swoim ogródku to wszystko, co nie szkodzi drugiemu człowiekowi. Co nie szkodzi sąsiadowi, ale nie szkodzi innym. Ale wycięcie drzew szkodzi innym ludziom. Ale nikt nie chce wycinać, dlatego dalej mówiłem, nikt, żaden właściciel nie będzie wycinał drzew, które są mu potrzebne. No czasami trzeba wyciąć. Jeżeli przy moim domu rosła topola, która miała 60 lat i z której leciały konary i waliły mi w dach, no to ja musiałem ją w końcu wyciąć. 10 lat prosiłem różne urzędy, żeby mi wyraziły na to zgodę i w końcu jak mi kawałek dachu rzeczywiście ten konar rozwalił, to wtedy się na to zgodziłem. To jest przykład prawdopodobnie słuszny, ale nieco ekstremalny, pan wybaczy. Nie ekstremalny. Ja panu przytoczę z mojej wsi przygodę, taką oto sytuację, że mamy jezioro, to jest miejscowość pod Poznaniem i nagle, gdy dano zew, gdy dano sygnał, że można wycinać, nagle na wspaniałych działkach, które były otuliną tego jeziora, zabrakło drzew. W ciągu miesiąca posypały się tak jest. Drzewa, wyściełały te działki po to,
żeby można tam było deweloperom posprzedawać ich części, żeby tam można było jakieś... Deweloperzy i tak by sobie to załatwili, bo sobie to zawsze załatwiali. Nie, no załatwiali, ale właśnie było to o niebo łatwiejsze dzięki tej ustawie. Ja z całym szacunkiem dla pana profesora, bo na przykład co do jego walki z Kornikiem Drukarzem i tej wycince i sprawy tej wycinki ja już puszczy, to nie chcę wnikać, to tutaj tak. Można by dyskutować, ja z całym szacunkiem dla jego naukowego dorobku, ale jednak ta sprawa z mojej perspektywy w paru konkretnych sytuacjach widziałem, że zabolała lokalne społeczności. I druga rzecz, nagle otworzyło się Klondajk, gorączka złota dla handlarzy drewnem, bo nagle... No ale cena drewna spadła. Musiała spaść. Jeszcze no ale spadła, no wie pan, no z jakiego powodu? No z takiego bo było powodu, mnóstwo na rynku. Bo tak jest. No ale dobrze, no bo tak właśnie jest. ludzie zaczynali no nie wycinać wszystko, co szło. Już nie tylko to, co można było, ale i to, co nie można było, albo można było, a nie było takiej konieczności. Nie, proszę mi pozwolić powiedzieć. I cena spadła, tak. i to był kolejny problem tej ustawy, dlatego z taką rezerwą właśnie do niej byłem. Ludzie są nauczeni w Polsce, że jak coś jest dobre, to już mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, to trwa to niedługo. I ta ustawa też trwała niedługo. I ludzie wiedzieli, że to się za chwilę skończy. Tym bardziej, że widzieli jaki zmasowany atak był, żeby tę ustawę wycofać. Tak, i dlatego zaczęli wycinać. Drzewa posypały się. Wiele osób by nie cięło tych drzew, tylko by sobie czekali, gdyby mogli to zrobić dzisiaj, za rok, za dwa lata. I wcale by tego nie wycinali. Natomiast wtedy niektórzy wycinali bez rzeczywiście pamięci, dlatego że no trzeba to zrobić, bo za chwilę nie będzie mi wolno. No i to są pana sentymenty do ministra Szyszko. Tu się pewnie pięknie różnimy, ale po to dyskutujemy, żeby też państwu przedstawić różne racje w tej sprawie. Jest jeszcze jedna rzecz na kanwie tego, o której ja zresztą napisałem o tym, i to chcę, żeby to jednak wybrzmiało. W związku z tą całą sprawą pojawiło się pewne niebezpieczeństwo. Ono się ujawniło, że rząd jest słaby. Ponieważ uległ. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że ktoś zażąda kawałka Polski. No też będzie nacisk niesamowity, no bo jak zażąda, to będzie miał argumenty. No, też ulegniemy. Trudno to porównać z thatcheryzmem na pewno. Wtedy... Czy też ulegniemy? A proszę to przełożyć sobie na następne sprawy. A sprawa czarnych marszy i tak dalej. No, proszę, pokazały się pewne rzeczywiście. Tak jest. Proszę przełożyć to na to, w tej chwili na rozmowy z Unią Europejską. Co to będzie dalej? Czy polski rząd, znaczy polski parlament by musiał to zrobić, za chwilę wycofa te ustawy, które... No, jesteśmy po rekonstrukcji, jaki będzie kolejny rząd, tego się dowiemy. Trzymamy kciuki, żeby był twardy i żeby reprezentował Polskę i polskie społeczeństwo bardzo dobrze, jak najlepiej. Proszę państwa, musimy na koniec zmienić temat. Bardzo chciałbym jeszcze porozmawiać z panem Leszkiem o sprawie PSL-u i zobaczmy może teraz fragment tego, co się dzisiaj działo w Sejmie, oświadczenia PSL-u, przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza. I zaraz na koniec naszej rozmowy wrócimy jeszcze do tej sprawy właśnie, do tego, co się dzieje w PSL-u, do tego, czym ta partia jest, bo także o to dzisiaj pytam moich gości, także tą sprawę dzisiaj tropimy, jaka będzie przyszłość PSL-u. A tymczasem zobaczmy chwileczkę tylko to, co się działo w Sejmie. Szanowni państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować za parę dni intensywnych rozmów pomiędzy Unią Europejskich Demokratów i Polskim Stronnictwem Ludowym. My dzisiaj chcieliśmy bardzo wyraźnie pokazać, że bardzo wielu z was co tydzień musi się łapać za głowę i mówić: ojej, znowu Kaczyński ograł opozycję. A to w takiej, a to w innej sprawie. Myśmy dzisiaj pokazali, że podłość w polityce i krętactwo w polityce nie popłaca. Dzisiaj pokazaliśmy PiS-owi, że twardą, ale uczciwą grą parlamentarną można wygrywać z nimi potyczki. Najpierw będziemy z nimi wygrywać potyczki, a później wygramy całą wojnę. No tak, czy oni wygrają tą wojnę? Szwejk mówił, Haszkowy Szwejk mówił, my tej wojny nie wygramy. Mówił o sytuacjach beznadziejnych. Obawiam się, czy pan Misiek, przepraszam, Michał Kamiński, tak jest. Czy znany on jest, jako Misiek. Czy on jest tym frontmanem, który doprowadzi no, do wiktorii niedawno próbował PSL, doprowadzić... jako wypożyczony. Dodajmy, tutaj był pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz, pani posłanka Bińczycka tak, i wypożyczony. Do klubu został wypożyczony. Na tym polega ten geniusz, tak
taktyczny albo i może strategiczny pana Michała, że właśnie został wypożyczony i w ten sposób uratował klub PSL. Unia jakich tam europejskich demokratów, tak, jest wypożyczalnią po prostu. Czyli stając się takim klubem, tak jak powiedział pan Kośniak-Kamysz, federacyjnym, teraz sfederowali. Ja tutaj przypominam jeszcze naszą rozmowę przed godziny, Fekalia, federacyjny klub, tak nazywał się to w przyszłości. No właśnie, i jaka jest przyszłość PSL-u pana zdaniem? Znaczy tak, tu są dwie sprawy klubu i tego, żeby był klub PSL-u w Sejmie i tego, co się będzie działo w ogóle dalej z PSL-em. Ja klub albo koło, prawda? Tak jest, tak, bo gdyby nie było 15 posłów, to wtedy jest to koło i wtedy nie ma pewnych uprawnień, które ma klub. Koło nie ma takich uprawnień, tam więcej, mniej czasu ma koło w wystąpieniach, przemówieniach, we władzach Sejmu nie jest reprezentowane i tak dalej. Jest to partia marginalizowana, PSL, także tak medialnie jest, wówczas. Chociaż PSL już nie ma marszałka, do tej pory zawsze każdy klub miał marszałka swojego, wicemarszałka swojego. No ale jest teraz chyba najmniejszym klubem, prawda? No w tej chwili zdecydowanie najmniejszym. Natomiast jest zupełnie inna sprawa, jeżeli chodzi o przetrwanie PSL-u jako partii, jako takiego, szczególnie w samorządach. PSL jest ciągle niedoszacowany. My w dużych miastach nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak PSL funkcjonuje na wsi i w małych miasteczkach. No, ale czy te wszystkie koła gospodyń wiejskich, obcinając im tą kroplówkę agencyjną, no, tych małych tam różnych firmek publicznych, czy PiS, obcinając im tą kroplówkę, odbiera, nie załatwia sprawy także w terenie? Tak, odbiera im te możliwości, tyle tylko, że pytanie jest takie: czy odbiera tylko PSL-owi jako instytucji, czy też odbiera tym ludziom, którzy są przy PSL? No oczywiście, że tak. A więc jeżeli i tak, oni przestają być elektoratem. A nie, jako koniunkturaliści szukają nowego to pana, oni, prawda? Będą się bronić. Oni będą się bronić. Oni będą się bronić. Oni wiedzą dobrze, że dopóki się trzymają razem, to dają radę. Przez tyle lat się tego nauczyli, że będą tak postępować. Oczywiście niektórzy będą uciekać, tak jak wczoraj ten jeden poseł, czy wcześniej inna posłanka, która została wiceministrem przy okazji, prawda? Pani Możdanowska, nie wiem, tak, czy nazwiska nie przekręca. Pani Andżelika, zresztą kresowianka. Wie pan, z rodziny kresowej, ale to nieważne, zostawmy to. Więc ja sądzę, że PSL jest niedoszacowany i że ci ludzie wszyscy, którzy tam są, jeżeli PiS zabierze im to korytko, to oni będą się tu trzymali razem, żeby korytko odzyskać. To nie jest takie, i w wyborach samorządowych PSL na pewno nie przepadnie. W samorządach my tego nie widzimy, nie będziemy widzieć. To nawet nie musi być w sejmikach, że oni w sejmikach tam dzięki mocni temu, że z platformą, tak, ale dzięki temu, że z platformą. Natomiast, ale czy to nie było trochę pokłosiem tego cudu nad urną? Również w to, wyborach, tak, no te książeczki, to wszystko. Nieuprawnienie dostali tak bodaj 20%. Tak, to, ja nie wiem, ile on, nikt z nas tego nie wie, ale na pewno cud nad urną był, i to nie na zasadzie takiego wprost oszustwa, tylko po prostu pewnego zbiegu różnych okoliczności. No, tropiono też i oszustwa, no dowodów na razie nie żadnych ma, nie było. Natomiast w tych wszystkich małych miastach i miasteczkach to oni utrzymają, znaczy nie stracą aż tak dużo, bo no oczywiście do PiS-u też teraz przychodzi mnóstwo różnych chętnych na moim na zdaniem frukta. Ta kolejka jest coraz dłuższa do PiS-u i coraz musi też uważać do PSL-u, więc czy nie stanie się takim drugim PSL-em, czy nie stanie się partią nieideologiczną, nie reprezentującą interesy partią władzy swojej grupy klientów, tylko swojej grupy beneficjentów, tak? Takich ludzi powiązanych biznesowo troszeczkę, rzadziej no, politycznie. Stąd to kolej potwierdza się teraz ta moja obawa, że jeżeli PiS, jeżeli władze PiS-u, niezależnie od tego, czy ja się zgadzam z tym programem PiS-u, czy się nie zgadzam, ale jeżeli nie będą konsekwentne w realizowaniu tego, co sobie zamierzyły, to po prostu staną się taką właśnie partią władzy. Ta pokusa zawsze istnieje. Bo jak będą ustępować, to tak będzie. Bo to, co się dzieje w tych małych, różnych samorządach, a w sejmikach wojewódzkich. Ale mam wrażenie, że jednak Prawo i Sprawiedliwość ma pewne oblicze ideologiczne. No ma, nie chcę tutaj się opowiadać, bo w naszym programie jesteśmy poza sporem partyjnym, poza jakąś tam konkretną ale etykietką. Jak widzimy, ale, ulega. Ale wydaje się, że jednak ciągle jest to spoiwo ideologiczne, jest to spoiwo polegające na nawiązaniu do wartości chrześcijańskich, do polskiej tradycji, do
polskiego interesu narodowego, także w wymiarze gospodarczym. Panie redaktorze, pan wie, ile teraz chrześcijan się pojawi we wszystkich miejscach. Ja rozumiem, ale to ciągle nie są frazesy i ciągle jakoś ten etos działa. Ja wiem, że są zagrożenia i pan ma rację, to może tak się stać. Miejmy nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość nie pójdzie drogą Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tym bardziej, że kasy brakuje. Tym bardziej, że kasy brakuje. I stąd w tej chwili te wszystkie umizgi do Unii Europejskiej, stąd między innymi te zmiany w rządzie, właśnie po to, no, żeby spróbować poprzez zmianę twarzy zmienić układ z Unią Europejską. Proszę państwa, sytuację w Polskim Stronnictwie Ludowym będziemy oczywiście obserwowali. Będziemy państwu świeże informacje na ten temat przekazywali. Ja już bardzo dziękuję panu Leszkowi Samborskiemu za występ w naszym programie, za te cenne uwagi z jego perspektywy liberała gospodarczego, choć konserwatysty. Konserwatywnego, jak już mówiłem. Tak, konserwatysty ideologicznego. No takie tutaj ugrupowanie reprezentuje, czyli KNP. Poznaliśmy jego poglądy. Ja już mu dziękuję i zapraszam państwa, bo za chwileczkę gwóźdź naszego programu, to co państwo bardzo chętnie zawsze oglądają, zapraszam państwa na wywiad z panem Jerzym Ziębą, naturoterapeutą. Będzie mówił o niezwykle ważnych sprawach, bo o walce z rakiem. Czy w Polsce możemy skuteczniej walczyć z rakiem? Ma on swoje przemyślenia na ten temat, wielu się z nim nie zgadza, ale też ma bardzo wielu zwolenników tych teorii naturoterapeutycznych. Ja państwa zapraszam na tą rozmowę. Już za chwilę ją zaczynamy. Macham widzom ze Zgorzelca, macham widzom cyfrowego Polsatu, telewizja w Polsce.pl. Oglądajcie nas.